Oboje artyści, i Barbara Sosnowska-Bałdyga, i Staszek Bałdyga, są absolwentami Toruńskiego Uniwersytetu. Dyplom robili w latach 70., bodajże w 70. roku obronili oboje. Dyplomu u profesorów Edmunda Piotrowicza i Ryszarda Krzywki. I zaraz potem, już w latach 70. rozpoczęli i swoją pracę, i działalność w Lublinie. Stanisław Bałdyga pochodzi z Lublina, przenieśli się razem z Barbarą do tego miasta i z tym miastem od lat 70. są związani. Dużą inspiracją w powstawaniu pana prac stanowiła natura. Mamy taką chałupę pod Kazimierzem, gdzie tam ta przyroda jest bardzo bogata. I z przyjemnością się przyglądam, jak to wszystko rozwija się, rośnie. Zresztą teraz w domu też mamy ogródek przy domu. Także to jest dodatkowo. A poza tym kocham góry, kocham w ogóle, przyrodę. I to jest może też taką inspiracją w moich pracach, gdzie ta przyroda jest obecna. Ale w ogóle tak to, ona jest jakby tym takim podkładem. Natomiast tak to ja oczywiście czern, biel, szarości, srebrzystości wydobywam. Kolor ja czuję w tych moich szarościach, srebro, czuję kolor. Także nie jest, jak ktoś może dobrze się przyjrzeć, tam jest kolor. Czuję się tam właśnie kolor przyrody. Państwa wspólna wystawa, pani i pani męża, nosi tytuł Dialog. Skąd taka nazwa? Bo państwa prace, bo oboje robicie grafiki, jednak są zupełnie różne, bo pani mąż inspiruje się naturą, a pani prace są takie, nie wiem, futurystyczne może bardziej. No dobrze, że pani to zauważyła. Może to dla przekory, bo po prostu dialog istnieje jakiś na pewno, ale on nie musi być zawsze zgodny, prawda? Nieraz może być na przekór. Ale nie, to może rzeczywiście on jakiś istnieje, dlatego że no, jednak praca pod wspólnym dachem jakby sama przez się wymaga jakichś między sobą rozmów na te tematy nasze, które nas interesują, ale wypowiedzi są inne, jak państwo zauważyliście. Wyróżnia ich grafiki, ich sposób tworzenia, bo to też jest dosyć specyficzne, prawda? Różne rzeczy, inne u Barbary Sosnowskiej-Bałdygi, która poszukuje nowych form wypowiedzi, nowych środków wyrazu, eksperymentuje z różnymi technikami od początku, od lat 70. Stąd na cyfrowej edycji kolorów w grafice mogliśmy pokazać jej pracę. Natomiast równie konsekwentnie Staszek Bałdyga doskonali swój warsztat linorytniczy, wierny tej klasycznej technice graficznej. Jakby pan mógł tak w kilku słowach wyjaśnić, na czym polega ta technika linoryt? No to szczernie odbiera się biele, czyli wycinam z czarnej płyty biele i natężenie, ilość natężenia kropek tych białych to jest odpowiednie wartości szarości. Pani mąż jest wierny jednej technice, czyli linorytowi, a u pani techniki się zmieniały, prawda? Bo na początku to była ta sucha igła, a potem bardziej grafiki komputerowe. U mnie się zdecydowanie techniki zmieniły, bo właśnie metal i sucha igła były na początku, z tym, że zagadnienia były jakby te same. To samo ograniczenie formy, to sama taka bardzo duża synteza. Natomiast jak się pojawił komputer, to postanowiłam zmienić pędzel i już właściwie od kilkunastu lat już ten mój pędzel jest teraz, ja to tak nazywam, już jest grafiką cyfrową, która teraz jest ogólnie przyjęta. Zresztą może nieskromnie powiem, że pierwsze międzynarodowe biennale grafiki cyfrowej, które było w Gdyni, no to właśnie o tamte prace zdobyły Grand Prix.